wieś Kukinia, zachodniopomorskie. 19 czerwca 2024. Godzina gdzieś około 16. I dopiero wyruszamy, bo przez cały dzień było nieładnie. No i w sumie teraz też jest nieładnie, ale jest perspektywa na przejaśnienie. Jedziemy z Kukini do Kołobrzegu. Z Kukini do Kołobrzegu są dwie takie rozsądne trasy. Jedna bardziej południowa przez wioski, których nazw raczej sobie nie przypomnę w tym momencie. A druga to wybrzeżem Bałtyku, do nią sobie dzisiaj wrócimy. Fajne kwiatki. No i po prawej stronie, tam gdzie to przejaśnienie i widać błękitne niebo, jest Morze Bałtyckie. I to całkiem blisko stąd, jakieś 6 km. No i przypomniało mi się ta miejscowość, jedna z miejscowości, przez którą będziemy przejeżdżali w drodze do Kołobrzegu, to Stramnica, ale wieje. Wieś Stojkowo, no i widać architektura poniemiecka. Tamten budynek jest ciekawy. Jakaś taka stodoła, jakaś stara stodoła. Dachówka. O, to chyba resztki stodoły raczej. Wracamy w prawo. Tutaj na Pomorzu Zachodnim morze jest nisko nad poziomem morza, bo w tej chwili 18 metrów, ale nie jest płasko. Ciągle tylko góra, dół. I to niektóre podjazdy, takie po 6%. Nie są długie, ale dość strome. W lewo. Linia kolejowa Kołobrzeg Karlino. Przed 5 minutami widziałem, że jechał tutaj w lewo w stronę Karlina pociąg Intercity. Niedługo powstanie tu asfalt i zakryje te resztki po niemieckiego jeszcze bruku. Na Kaszubach pamiętam, że był taki sam charakterystyczny bruk. Gdzie nie gdzie. No i przed nami najgorszy fragment dzisiejszej wycieczki. To taka dość ruchliwa droga, którą się będziemy tarabanili przez 1700 metrów. Wjeżdżamy w granicę miasta Kołobrzeg. Nigdy tu nie byłem. I za chwilę
zaczyna się ścieżka rowerowa. Czy coś na wzór. Coraz bliżej centrum koło brzegu. I tak myślę sobie, że o tej porze to jeszcze będą otwarte sklepy rowerowe i może bym sobie wszedł do jednego i kupił chwyty kierownicy, bo jeszcze ich nie kupiłem, a już się kończą te. Jeszcze bliżej centrum. Trzeba się zatrzymać i zastanowić. Dwie minuty później. Włączyłem kamerkę, żeby nagrać mewy, jak wydaczą, ale właśnie w tym momencie przestały. No i przejaśniło się wreszcie. O, znowu słychać mewy. Widzę, że mi się GPS na samym początku trasy źle satelityzował, bo pokazuje aktualnie wysokość nad poziom morza minus 5. Po lewej stronie za tym murem jest port handlowy w Kołobrzegu. O, widzę, jakiś żaglowiec wpływa. Żaglowiec już. Kawałek żagla widzę, no nie, żaglowiec.
ciekawe, czy tu wolno rowerem jeździć. Tym się można przepłynąć. Okręt torpedowy. Wciąż nie jestem pewien, czy tu można rowerem jeździć. Aha, okej. Czy widać? Widać. To wygląda jak miejsce na odpoczynek. Idziemy dalej. No i zbliżamy się do końca falochronu koło brzegu. Szkoda, że latarnia, ta zabytkowa latarnia morska w Kołobrzegu jest w remoncie aktualnie. Ona musi ładnie wyglądać, taka ceglana. Aha. O, i się wyjaśniło, czy tu wolno jeździć rowerem, czy nie wolno. Okazało się, że na bulwarze tym koło plaży jest zakaz jazdy rowerem. A, tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem, bo jak rysowałem trasę w programie Ride with GPS i zaznaczyłem, że to ma być trasa rowerowa, to w ogóle nie chciało mi tamtędy poprowadzić. Fajny budynek.
Jednak został długi, taki prawie 20-kilometrowy odcinek wzdłuż Wybrzeża Bałtyku. Wyjeżdżamy z koło brzegu. Po lewej stronie widać wydmy. No i wreszcie trochę słońca, bo zimno jest. I wreszcie można trochę przycisnąć. Nasze stopni Celsjusza. Nie no, tą wycieczkę, tą przejazd tędy to muszę powtórzyć, jak będzie wcześniej i cieplej. Ten odcinek nadmorskiej ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Ustronia Morskiego, no to jest taki, jak widać, trochę nudny, tu nawet nie ma co nagrywać. Tak jak teraz to wygląda, to wyglądało też przez ostatnie 5 km. Sianorzęty, nadmorska miejscowość. Nic ciekawego. No i za chwilę z Sianorzętów kierujemy się na południe i w przeciągu 5 czy tam 6 km osiągniemy naszą miejscowość stacjonowania. I rozpalamy grilla. Usta mi trochę zmarzły. I tak seplenie trochę. No, to do jutra. Jutro będzie ciekawsza trasa. Z
sobie pojechać aż do Trzebiatowa.